Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Miniony weekend upłynął pod znakiem meczów drużyn piłkarskich z naszego regionu. W ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin wygrało ze Śląskiem Wrocław w derbach Dolnego Śląska 3-1. Pierwsza rzecz, która jest ta, że jest trzeba oddać gratulacje Zagłębie za zwycięstwo dzisiaj. Czekałyśmy ciężki, trudny mecz. Było tak, no widziałem, że drużyna gospodarzów chciała więcej trochę, więcej walczyła w tych 50-50 momentach w trakcie meczu. I w drugiej połowie byly bramky, ale ta pierwsza a třetí bramka to bylo tak, že my ideme do ataku, nezrobíme tam dobře finálne podanie, došrotkovanie. Je tam šípké přejště, což je jeden ze největších silných punktů v Zagłębie. Nám tam brakovalo zabezpečení, koordinaci a kooperaci v obroně a Zagłębie bardzo dobře zrobilo ty šípké přejště a potrestalo nás. Třetí bramka, tam byla ztráta pilky našej na předpoliu, latvá ztráta, takže toto jsou punkty, které pak překlompují ten výnik na i jakož na stranu přetivníka. Já myslím, že my hrali dobrý meč, dišaj, nastavení chlopakov by bylo tak, jako by jsme chtěli. Zaangažování, energia na bojisku a bývají emocie, to je to, čo sme chceli dišaj zrobiť. Výnik je ten zvíťazstvo, bardzo vážne dla nás. 3 punkty do tablici a ten avans do pieršej osemky je náš cieľ. To nebudeme zrobiť nejakú zmenu. Ja myslím, že my strelili pekne 3 bránky. Byli tam šance na našej strane. Takže z našej strany naozaj bardzo, bardzo dobrý meč. Noví chlopaci, ktorí prichodili. Baška byl tu aj 3 dni, Dejan 2 dni. Ja myslím, že zrobili dobrú prácu. Ti Baška na pozícii defenzívneho štvrtkového obroncu, Dejan na pozícii ofenzívneho. Takže počiatok nebyl to, ale prvých 15 či 20 minút už potom. Už to bylo to, čo by sme chceli. A v druhej pôvi mi pokázali ešte charaktera. Valčili sme za víťazstvo. A to je to, čo je vážne dla mňa ako trenera. Zwycięstwo zanotowali także piłkarze Chrobrego. W rozegranym w Niepołomicach meczu 21. kolejki Fortuna pierwszej ligi Głogowianie pokonali miejscową Puszczę 3-1. Tym wszystkim najważniejsze są 3 punkty. Widzieliśmy, że dzisiaj nas czeka bardzo trudny mecz. Boisko po tych wszystkich warunkach, co za nim padało, widzieliśmy, że będzie bardzo trudne boisko i bardzo trudne warunki do gry. Weszliśmy bardzo dobry mecz. Te 2 bramki szybkie podziałały bardzo dobrze dla nas, a psychicznie, właśnie taki okres cały zimowy, gdzieś dłuższy okres pracy, nigdy nie wiadomo, jakie to wejście będzie w tą ligę i wyszliśmy bardzo dobrze. Po 30 minutach trochę straciliśmy jeden błąd, rzut karny do przeciwnika, już 2-1, to już trochę, a przeciwnik już uwierzył, że może nas dogonić, ale zespół dzisiaj pod każdym względem wolicjonalnym a charakterze dzisiaj pokazał, walczył, każdy zawodnik grał na 200%. O wyniku zadecydowało, niezrozumiałe. No, tak na tym poziomie, jak popełnia się takie błędy indywidualne i przy pierwszej, i przy drugiej bramce, no to po prostu się przegrywa mecz, mimo że oceniając to spotkanie, muszę powiedzieć, że po strzeleniu bramki na 2-1 w drugiej połowie mieliśmy, a szczególnie tam Hubert Tomalski, sytuację, w której mogliśmy wyrównać i odwrócić tą sytuację, ale obiektywnie trzeba powiedzieć, że grając na tym poziomie nie wolno popełniać takich błędów i pomagać przeciwnikowi właśnie w ten sposób. Gorsze nastroje panują w Legnicy, gdzie Miedź Legnica przegrała z Zagłębiem Sosnowiec 0-2 w meczu inauguracyjnym 21. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Myślę, że dzisiejsze spotkanie pokazało, że jeszcze nam dużo, dużo brakuje. Przede wszystkim czasu na to, żeby poprawić wszystkie nasze mankamenty, które dzisiaj były, bo to, że wygraliśmy, nie znaczy, że
że nie ustrzegliśmy się błędów i myślę, że nad tym będziemy pracować. Natomiast bardzo chciałbym pochwalić mój zespół, pochwalić ich nie tylko za zaangażowanie, za walkę, bo to tylko dobrze świadczy o tym, że są dobrze przygotowani do tego sezonu. Natomiast chciałbym im podziękować za zrealizowanie tych wszystkich zadań taktycznych, o których sobie mówiliśmy wcześniej. Tak, co do pierwszej połowy, zacznę może od tej pierwszej połowy. Uważam, że były takie momenty, w których niepotrzebnie troszeczkę narażaliśmy się na proste straty i przez to trochę zabijaliśmy tempo meczu, takie jak chcieliśmy, jeżeli chodzi o nasz zespół, żeby jakby uzyskać taką harmonię w przejściach i z obrony do ataku, ale przede wszystkim, żeby bardziej kontrolować to spotkanie. Oczywiście no, jest kontrowersja, bo mówimy tutaj o tym, czy był rzut karny, czy nie. To sobie zobaczymy, bo mi trudno dzisiaj jeszcze na gorąco tego, wiadomo, po meczu komentować. Druga połówka, bardzo dobre wejście zespołu w tą drugą połówkę. Wydawało się, że kwestią czasu są bramki, bo mieliśmy swoje sytuacje, no i też wiadomo, w całym spotkaniu obiliśmy słupki i poprzeczki. Marko też miał dobrą sytuację sam na sam, generalnie było dużo tych pozycji, które można było zakończyć bramką, także szczęście dzisiaj natomiast było po stronie Zagłębia. I to już wszystko w dzisiejszym sporcie. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.